Drodzy widzowie, witajcie, witam was bardzo ciepło. Pozwólcie mi przywitać Artura Wójtowicza, już stałego gościa u mnie na kanale. Witajcie, witam. Witam serdecznie, witam wszystkich. Dzięki Zygi za zaproszenie. Przepraszam, zakrztusiłem się, mam jeszcze śniadanie ze sobą, Arturze, wiesz, taki szejk. Żona mi przygotowała i są tam jakieś owoce, które powodują, że się gdzieś tam gardle coś zatrzymuje. Bardzo ci przepraszam. Ja to wytnę. Arturze, przychodzisz dzisiaj do mnie z tematem genealogii. Genealogia to no, między innymi twój konik, rzeczy, które dość dobrze rozpoznałeś. Jak ten temat chcesz u mnie dzisiaj omówić? Zaczniemy od tego, czym jest genealogia, czy powiesz bardziej praktyczne, szczegółowe rzeczy, czy teorie? Co? Ja powiem ci tak, może zacznijmy od czegoś takiego, że genealogia to jest pamiątka. To jest naprawdę pamiątka. Ja przez jakiś tam okres czasu byłem nauczycielem i bardzo często słyszałem, jak dzieciaki sobie tam docinały, no nie? Jak jeden drugiemu docinali sobie i ktoś tam jeden do drugiego powiedział, że wiesz co, ty to jesteś jakimś dziełem przypadku, tak? Ja kiedyś na jednej z lekcji powiedziałem do uczniów taką rzecz. Posłuchajcie. Przyjmijmy sobie, że każdy ma z nas dwójkę dziadków, rodziców, a zatem czwórkę dziadków, a zatem ósemkę pradziadków, prawda? Mm-hmm. Przyjmijmy sobie, że na 100 lat wchodzą cztery pokolenia, prawda? I teraz będę chciał się dowiedzieć, ile jest tych końcówek w roku 1800. To wyjdzie mi 2 do potęgi dziesiątej, prawda? 2 do potęgi dziesiątej to jest 1054. To znaczy, że w roku 1800 musiało się spotkać ponad 1000 osób, żebym ja tutaj przed wami stał i siedział. Mocne. I teraz zastanówcie się, czy faktycznie jesteście dziełem przypadku, bo jak będę chciał zobaczyć, ile tych końcówek będzie w 1700, to już jest 16 tysięcy. Mhm. Bo masz, wiesz, 1000, 2, 4, 8, 16, tak? Dokładnie. Będziesz miał. Tak samo w odwrotną stronę licząc. Zastanów się, czy twoja rodzina coś ci przekazała, czy ci nie przekazała, tak? Zobacz, ile ludzi za tobą stoi, jakie potężne tabuny ludzi stoją za tobą. W 1700 masz już 16 tysięcy, tak? Artur, wiesz co, ryjesz mózg, powiem szczerze, tak brzydko, ale nigdy nie patrzyłem na to w ten sposób. No ale mówię, warto zobaczyć, prawda? Jaka potężna historia za tobą stoi, wiesz? Jaka potężna. Co ci ludzie musieli robić? Być może ci ludzie musieli gdzieś tam uciekać. Być może są różne sytuacje, być może się ukrywali, być może nie. Być może mieli fajnie, a być może mieli źle. Prawda? Mhm. Ja ze swoimi korzeniami, powiem ci szczerze, doszedłem do roku 1690, to jest 11 pokoleń wstecz, czyli doszedłem do czasów Jana III Sobieskiego. Idąc do czasów Jana III Sobieskiego nie było trudno, ponieważ jesteś w stanie oczywiście znaleźć księgi parafialne. Ja za chwileczkę do tego dojdę, jak to robić, jak to szukać. Zresztą też jak na kanale twoi widzowie będą zainteresowani tworzeniem takich drzewek genealogicznych, to u mnie na kanale mogą się do mnie odezwać i pod tym filmem też on będzie później wywieszony i na pewno jakiś nawiążemy kontakt. Po co ja to w ogóle zacząłem robić? Po to, żeby ktoś potem kiedyś w szkole mojemu dziecku nie powiedział, że ty jesteś dziełem przypadku, tak? No tak. Po prostu. On może powiedzieć, ja znam moją rodzinę, ja znam moje korzenie. Dlaczego zacząłem od tego, że genealogia to jest pamiątka? Wiesz co, jest wiele takich pamiątek rodzinnych, które są gdzieś na przykład z dziadka, pradziadka pozostawiane, no i po prostu człowiek ma do nich sentyment, potem je dalej gdzieś tam przekazuje na przykład, nie? U mnie na przykład bardzo mi się podobało, jeżeli ja sobie wezmę, wiesz, tutaj masz trylogię Sienkiewicza, prawda? Oj, zniknąłeś mi, a ja się pojawiłem. Przepraszam, ja po prostu chciałem pokazać, jak pokazywałeś książki ciebie na większym obrazie. Aha. Nie okay, zniknąłem. Więc to jest jeszcze trylogia. Raz. Prawda? Jeszcze raz. Prawda? To jest trylogia Sienkiewicza. Żeby było śmieszniej, ta trylogia Sienkiewicza jest z czasów, kiedy Sienkiewicz jeszcze żył. Wow, czyli Sienkiewicz, wydane jest za jego życia. Tak, a Sienkiewicz urodził się i mieszkał obok mojego dziadka. Tak? Dlatego, że Sienkiewicz.
dlatego, że Sienkiewicz urodził się na Podlasiu w Woli Okrzejskiej. Tam jest jego dworek, tam można pojechać. Natomiast mój ojciec urodził się w Woli Głoskiej, to jest rzut kamieniem tak naprawdę. Więc to są kilka wiosek obok. Tak naprawdę. Ty nie wiesz zatem, czy nie było tam wspólnych korzeni? Znaczy nie, tutaj akurat u Miesienkiewiczów to nie ma, ale na przykład cała strona mojej matki, czy moja babcia, to jest z Tyszkiewiczów pochodzi, prawda? Mm-hmm. Także to też jest tam wiele rzeczy, ale do tych tematów jeszcze dojdziemy. To jest jedna z pamiątek, które na przykład ja kiedy otwierałem i przeczytać sobie takie ogniem i mieczem, tak, z takich okładek, to robi tak naprawdę wrażenie, prawda? A nie tam gdzieś w e-booku, jak to dzisiejsza młodzież sobie tam przeczyta. Ale wiesz co, Artur, masz rację, bo ja mam wydanie pana Tadeusza z czasów, kiedy Mickiewicz żył. No. A dlaczego ją mam? Bo mój dziadek był na Śląsku założycielem Towarzystwa Czytelnictwa Ludowego i miał pierwsze egzemplarze. Szkoda, że go nie mam teraz w ręku, ale ja go mam tutaj w Stanach, ten egzemplarz. Ale wiesz, powiem ci, jest jeszcze wiele innych pamiątek. Ja trudno, żebym pokazywał wszystkie pamiątki rodzinne, które są, ale na przykład jestem szalenie dumny, że u mnie w domu jest kosok tatowy, prawda? Po naszemu, czyli po śląsku kosok. Tak, sierp tatowy, nie? Sierp, tak. Zawsze przekazywano go najstarszemu synowi. Ja akurat nie jestem najstarszym synem, ale ja go dostałem. Jestem z niego na przykład szalenie dumny, że to będę mógł kiedyś później synowi dać. Być może on nigdy nie będzie brał udziału w sianokosach, tak jak ja brałem, prawda? Ale jest to pamiątka historyczna. Czy tak samo cieszę się, kiedy przykładowo u mnie w rodzinie jest, dajmy na to, szabla. Ona jest dosyć specyficzna, ja też wam tak powiem jedną rzecz, bo ta rękojeść to jest właśnie orzeł polski. To tylko wam powiem jedną taką podstawową sprawę, że to jest tak zwana szabla orla. Kiedy ona powstała i kto ją wymyślił? Ją wymyślił właśnie Jan III Sobieski, szablę orlą, i ją wyprodukowano i w sumie wzięto po to, żeby pomogła w odsieczy wiedeńskiej, prawda? Szabla orla, z taką orlą główką, prawda? Ona nie ma obłęku, więc tutaj trzeba było chronić palce, żeby ktoś przypadkiem sobie po palcach nie oberwał. A powiedz mi, jaka jest historia tej szabli, też rodzinna? No tak, to jest kwestia, która jest w rodzinie i była i jest przekazana. Jest wiele, wiele bardzo ciekawych takich pamiątek, ale chciałem przejść do samych kwestii związanych z korzeniami. Ja powiem ci szczerze, że dlaczego powiedziałem, że do czasów Jana III Sobieskiego udało mi się dojść, a dalej już nie? Z bardzo prostej przyczyny, dlatego że wcześniej, przed 1650 rokiem, robiono już w księgach parafialnych coś takiego, że nie pisano, kto był ojcem, kto był matką, tylko pisano, że kogoś ochrzczono, a że załóżmy, był jakiś Stanisław Wójtowicz, załóżmy, a że Stanisław było imię bardzo popularne, no to w tej wiosce, w tym roku, nie wiem, 10 Stanisławów Wójtowiczów ochrzczono, nie? Ale już nie wiadomo, czyi to byli synowie, tak? Więc jest to już bardzo ciężka i karkołomna sprawa, żeby dojść. Zresztą, jak ja bym ci miał powiedzieć, Zygi, taką podstawową rzecz, to jest naprawdę kupa szperania, kupa brania i przegrzebywania się przez pewne bardzo trudne takie krzaki. Dlaczego ja mówię takie krzaki? Dlatego, że zwróć uwagę na to, że jak wygląda kwestia genealogii. Do 100 lat dokument ma leżeć na terenie parafii. Natomiast, jeżeli jest powyżej 100 lat, czyli na przykład mój akt urodzenia będzie od momentu urodzenia w 75 roku, załóżmy, czyli jak damy 2075 do 2075, znalazłbym go w parafii, w której zostałem ochrzczony, prawda? A potem idzie do archiwum państwowego, archiwum miejskiego. Zawsze wszystkie księgi. Często się zdarza tak, że na parafii są podwójne księgi, więc czasami w niektórych starych parafiach są też i na wszelki wypadek te dane, prawda? Żeby to jakoś znaleźć. Ale tutaj już masz pewną przeprawę, bo dzisiaj jest bardzo fajnie. My się przedzieramy przez język polski, ale nie zapomnij o tym, że wcześniej Polska była pod zaborami, więc te akty urodzenia, chrztu, zgonu, tak, ślubu, one były, zależy, albo po niemiecku, albo po rosyjsku, prawda? O ile jeszcze ktoś był w zaborze pruskim albo austriackim,
było to bardzo takie, wiesz, urodził się syn, rodzice, tu i tu, dziękuję, koniec, kropka. Tabele były, no nie? U mnie pewna część rodziny, pewien tam odnóże gdzieś tam dalszy, jest gdzieś z Poznańskiego, to takie też akurat miałem. Natomiast ogólnie strona ojca to pochodzi z Podlasia i później dalej z Wołynia i z terenów Lwowszczyzny. Natomiast jeśli chodzi o stronę matki, to pochodzi z Mazowsza, a jeszcze dalej to już bardziej Kujawy, prawda? Czyli Zabór Rosyjski. Tak, to już w dużej mierze Zabór Rosyjski. I jeśli chodzi o Zabór Rosyjski, to powiem Ci jeszcze taką rzecz ciekawą, Zygi, że w Zaborze Rosyjskim te księgi parafialne były jeszcze ciekawiej pisane, bo na przykład one były tam opisowe zawsze, że działo się to i zawsze ten akt się zaczynał od słów a stajała z dnia tego i tego, działo się to, ale przyjmijmy, że jakiś ksiądz nie znał rosyjskiego i brał sobie słownik, nie? I leci, działo. Działo to jest też armata, prawda? O. Więc on zamiast pisać a stajała z w tym roku, w tym gadu, to pisze puszka, tak? Bo puszka to jest armata, nie? No tak. Albo inaczej działo, tak? Po prostu, nie? Ale tam w tych aktach z zaboru rosyjskiego było dużo więcej informacji, bardzo często o zawodzie, bardzo często o różnych kwestiach dotyczących czegoś takiego, że co się tam w rodzinie działo, być może, że ktoś był żołnierzem albo coś, więc kupa informacji zawsze w tych dokumentach było. Co więcej, dalej przechodzimy w kwestię, że wcześniej akta były w języku łacińskim, tak? No tak. Więc znowu zaczyna się kwestia troszeczkę taka, nazwijmy to. Poza tym jeszcze jako ciekawostkę Ci powiem, no już jeżeli chodzi o kwestie ślubów czy kwestie rozwodów, no to kto w ogóle wprowadził rozwody na świecie tak naprawdę? No rozwody właśnie na świecie wprowadził Napoleon Bonaparte, prawda? Kiedy musiał się rozwieść ze swoją pierwszą żoną, tak? I od tego się zaczęły rozwody? Tak, i od tego się zaczęły rozwody. Dlatego też przed II wojną światową ogólnie prawda była taka, że urzędnikiem stanu cywilnego był proboszcz. Jednocześnie. On był urzędnikiem kościelnym i urzędnikiem cywilnym, więc to wszystko było w tych W jednym ręku, ale znowu Ci powiem. Teraz, jeżeli bym zaczął pytać młodych, ja Ci powiem tak. Ja jestem z Mazowsza i ja wiem, kto to jest, jaka jest różnica między bratem ciotecznym a bratem stryjecznym. Tak? No tak. Ja wiem, jaka jest różnica między przykładowo czy teściem, czy załóżmy wujkiem, moim, czy tak. Dlatego, że jeden będzie od strony matki, drugi będzie od strony ojca wujek, prawda? Ale widzisz, jakby zacząć teraz pytać młodych, na przykład, że zaczynają się w dokumentach zaczynają się pojawiać takie coś, że istnieje na przykład stryj rodzony, istnieje stryj i istnieje wuj, tak? Jeden jest od strony matki, bratem matki, drugi bratem ojca, tak? I to już bardzo elegancko można było namierzyć dalej. Czyli będzie przykładowo na wnuka i wnuczkę mówiono przykładowo wnęk, tak? Czy wnęka, prawda? O, tego nie wiedziałem. Dalej, wiadomo, rodzice męża to są świekry, prawda? Tak. Teściowie tak. To są świekry, prawda? Świekier i świekrew, prawda? Natomiast, ale tylko rodzice męża, natomiast ojca i matkę żony nazywano przykładowo cieściem albo cieścią, prawda? Cieść i cieścia, prawda? Dalej te kwestie, załóżmy synowa, która była snecha, sneszka, prawda? Czy załóżmy siostra męża, która była zełwa, no nie? Czy jakoś inaczej, jak zaczniemy pytać, kto, czy szurza, czy szurzy, kto to był swak, a kto to nie był swak, prawda? Mąż można siostry, się zgubić. Tak, no to już po prostu trzeba słownik do tego, prawda? Żeby wiedzieć, o kim w ogóle jest mowa, no nie? Ale jeżeli te wszystkie nazwy, wiesz, znałeś, to wtedy bez problemu byłeś w stanie sobie drzewko ułożyć, też. No tak. To było jak klocki wtedy, ale musisz to znać. Musisz znać. To jest tak jak algorytm. No jak nie znasz tych poszczególnych haseł algorytmu, to nie będziesz wiedział, jaki on jest, do czego prowadzi. Zgadza się. I teraz powiem Ci bardzo prosto. Ja ruszyłem z tym drzewkiem, żeby jedną taką nogę zrobić, czyli dziadka jednego i babcię jedną, to każda noga zajęła mi 2 lata. Oh, wow. Ogólnie
ogólnie, żeby dojść do tego roku, to mniej więcej szedłem w okolicach 8 lat, mniej więcej. Już pomijam fakty dotyczące tego, że trzeba było mieć dokumenty, prawda? Mhm. Natomiast te dokumenty można było mieć przykładowo już w wielu wypadkach dalej idąc z archiwum, prawda? No tak, tak. Jest, ja archiwum... A powiedz, jaki jest dostęp do archiwum? Czy to jest takie proste, czy też musisz mieć, no nie wiem, jakieś specjalne pozwolenia? W tej chwili porobili kwestie dotyczące RODO, prawda? Mhm. W związku z powyższym, no nie jest to taka prosta sprawa, jeśli chodzi o kwestie, znaczy jeśli chodzi o badania genealogiczne, to żaden problem, bo ja już wtedy powiem, że jak to już jest gdzieś tam daleko, tak, to ja jestem tam jego tam, nie wiem, potomkiem, tak, i oni za Chiny nie dojdą, czy to ta prawda, czy to nieprawda. Pamiętajmy jeszcze o takiej rzeczy, że każdy z nas zna dziadków, najczęściej zna dziadków, a skoro tak jest, to znaczy, że każdy dziadek też zna dziadka swojego. No tak. Prawda? W związku z tym należy chwytać, jak tylko to jest możliwe i jak szybko to jest możliwe, żeby jak najwięcej informacji powiedzieć. Nie do końca to będą prawdziwe informacje, bo w rodzinie wiele opowieści rodzinnych jest, prawda? I niektóre są prawdą, niektóre nie są prawdą, niektóre jakoś tam ten kurz przykrył czasu, ale dzięki temu można już zrobić bardzo sensowną bazę, tak to nazwijmy. I dalej można iść. Można iść pod wypisy robić z archiwum, tylko to jest wszystko związane z kosztami przede wszystkim i z czasem. Tak. I z czasem. Czyli ty radziłbyś zrobić taki najpierw taki szkic jakby, prawda, na podstawie rozmów z dziadkami, rozmów z rodzicami, jeśli są pradziadkowie, to jeszcze z nimi, a dopiero potem śledzić to w annałach tam archiwalnych. Tak, a dopiero potem przejdziemy do twojego ulubionego tematu. Mhm. Czyli przejdziemy do Mormonów. Okej. Okay. Dlatego, Zygi, że Mormoni mają największe na świecie archiwa. Oni porobili fotokopie ksiąg parafialnych, bo oni parają się genealogią przede wszystkim. Więc zamiast jeździć, można oczywiście jechać do jakiegoś tam archiwum, ale raz, szkoda pieniędzy, dwa, szkoda czasu, tak? Mhm. Więc jeżeli ktoś sobie już gdzieś tam weźmie i rozpracuje pewną linię, to też już dalej może iść. Dlaczego? Dlatego, że wie, że urodził się, najlepiej załóżmy, jeżeli on dotarłby do kwestii, najwięcej informacji jest przykładowo w aktach małżeństwa. Mhm. Najwięcej. Albo w aktach zgonu. No ale jeżeli dojdzie sobie do aktu małżeństwa, to będzie tam zapisane, ile miał lat dany człowiek, który brał. W związku z tym wiemy, kiedy się urodził. W związku z tym wiemy, kiedy był mniej więcej chrzczony, tak? A skoro się urodził, to znowu wiemy, że jego rodzic, ojciec, musiał mieć około 20 lat wówczas. Mhm. Więc od tego odejmiemy 20 lat i będziemy dalej poszukiwać. Nie mówię, że to było pierwsze dziecko, mogło być to 20 dziecko, ale wiemy... Ale masz przedział czasowy. Ale mamy przedział, już wiemy, od którego roku możemy dalej jechać, od którego roku będziemy w stanie na przykład sobie dalej podążać, żeby tą bazę tworzyć. Mhm. Dalej zaczyna się dużo ciekawych rzeczy. Ja ci powiem uczciwie, Zygi, że ja, ponieważ moja babcia jeszcze żyje, a ma w chwili obecnej 93 lata, słuszny wiek, to ja już swego czasu zrobiłem taki prezent im kiedyś, że po prostu wsadziłem ją w samochód i mówię, posłuchaj, pojedziemy sobie po wszystkich miejscach i cmentarzach i majątkach i domach aż do 1690 roku, tam skąd twoje korzenie są. Po kolei. Żeśmy sobie jedną taką niedzielę zrobili. Widzisz, kiedyś było dużo łatwiej. Ludzie żyli na wiosce, tak? Mhm. W związku z tym oni nie grasowali. W tej chwili będzie to coraz trudniej robić, bo ludzie pojechali sobie na przykład do Stanów, tam umarli być może i dlatego tutaj bardzo dobrzy okazują się właśnie Mormoni, bo oni mają z całego świata. Natomiast tak, to no trudno, żebym ja pisał, nie wiem, do Anglii, jak ktoś wyjechał i tam zmarł na przykład kiedyś i wiesz, nie? Jeśli o ile jeszcze był żołnierzem, to jest jeszcze archiwum wojskowe, można tam gdzieś pogrzebać, można tam gdzieś poszukać. Wiele informacji. Natomiast no, im bardziej ludzie będą się rozjeżdżali po świecie, tym będzie to trudniejsze. Na przykład cała strona mojego ojca jest genialna. Oni chyba przez 300 lat byli w obrębie jednej parafii. Fakt, że ta parafia była potężna. Była potężna, tak. Nie? Ale masę informacji mogłeś wziąć
W jednym miejscu. W jednym miejscu. Inną ciekawostkę z mojej rodziny, którą bym ci mógł powiedzieć, to jest taka sytuacja, że niedaleko Kalisza jest miejscowość Szadek. I na przedmieściach jest taka wioska, nie wiem, może teraz to już jest jakaś dzielnica tego Szadka, nie wiem jak to tam jest, ale jest Kobyla Miejska. Tak to się nazywa, Kobyla Miejska. Jeszcze 20 lat temu na 6 tysięcy mieszkańców, z wyjątkiem dwóch rodzin, wszystko to moja rodzina. Wszystko. Wszyscy kompletnie, powiem ci tak, wszyscy kompletnie, łącznie z burmistrzem, nosili jedno nazwisko, Sulińscy. Potem oni zaczęli się mieszać, zmieniała część na Sumińscy i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko, jak ja tam wysłałem dokumenty do urzędu tego miasta, do Szatka, żeby mi przysłali po prostu akty, akt urodzenia tam kogoś czy kogoś i tak dalej, te dokumenty, to efekt tego był taki, że mi powiedzieli, możemy ci to wypalić na płycie, bo tego jest człowieku tyle, że to nie mieści się w pale. I co się okazało? No. Pan Iksiński miał na przykład 12 synów. Każdy z nich miał kolejnych 12 synów. Tak? W związku z tym to się rozrastało. Ale to nie jest rekord. Ale to nie jest rekord w mojej rodzinie, dlatego że robiąc korzenie, załóżmy, jeden z moich przodków, widzisz, ze swoją żoną miał 27 dzieci, prawda? What? 27 dzieci, prawda? Ale Zygi z pierwszą żoną, okay. Z drugą miał 7. Okej. Okay. Z drugą miał 7. To teraz, jeżeli zaczniesz sobie. Ciekawe, brać... czy potomni też byli tacy płodni. Tak to wyszło, nie? Nie, kiedyś wiesz, kiedyś na wioskach tych dzieci było więcej, bo była też i śmiertelność. Śmiertelność. Ja ci też powiem, tak. Jeśli popatrzymy na naszych dziadków, to oni też mają dużo, dużo lepszą pamięć. Ja na przykład pamiętam, że mój dziadek zmarł mając 93 lata. I on być może nie wiedział, co się tydzień temu stało. Ale on powiedział przez ostatnie 100 lat czy 50 lat, kto z kim się ożenił, tak. Kto gdzie poszedł na gospodarstwo, ile hektarów ta ziemia miała, wszystko, wszystko. I ja te tak. Spiski, na przykład oni to wszystko wiedzieli, oni to pamiętali, oni sobie głowy nie zatruwali jakimś komputerem, jakimś telewizorem. Pamiętam, że mój dziadek jak zobaczył Jaruzelskiego kiedyś w telewizji, wziął, pojechał, porąbał się kierą telewizję, bo powiedział, że telewizja kłamie i tyle w temacie było, nie? I od tego czasu on już nie miał telewizora w domu i jemu to nie było potrzebne. On miał radio, słuchał sobie Wolnej Europy i tyle. Ja pamiętam, że całe moje dzieciństwo, jak ja byłem malutkim dzieckiem, to jeszcze pojechaliśmy, pamiętam, na święta Bożego Narodzenia telewizor był, potem jednak telewizora już nie było. Nie było. Już całe dzieciństwo, bo już został porąbany, bo telewizja kłamie, a więc to tam nie było dyskusji po prostu zbytniej. To już lubię twojego dziadka. No, słuchaj, dziadek był bardzo oryginalny, bo ja pamiętam, że też była taka sytuacja, był osobą bardzo wierzącą w ogóle, była taka sytuacja, że za komuny nie można było stawiać nigdzie ani kapliczek, ani niczego, ani nic tam, prawda? Więc była taka sytuacja, że on na swoim polu postawił taką kapliczkę i przyjechała policja i zaczęli go tam szurać, bo on tam siedział, jeszcze tynkował coś tam, tą kapliczkę, że to pojedzie pan z nami gdzieś tam na przykład, nie? Na policję, na komisariat, a wiadomo, że ten komisariat to był ze 20 kilometrów dalej, nie? Bo to na wiosce, na Podlasiu i tak dalej. A on mówi, to dobrze, że będziemy jechać, to obok mnie jeszcze na parafię do kościoła podrzucicie, to ja tam wezmę, zajrzę, coś załatwię. To się tak wkurzyli, machnęli ręką, pojechali, bo już on był oryginał. Było dużo, dużo jest ciekawych rzeczy, jeśli człowiek zacznie sobie grzebać opowieści, załóżmy o dziadkach, o pradziadkach, no na przykład z drugiej strony mój pradziad też był oryginał, już tam nie będę wszystkich rzeczy o nim mówił, ale kiedyś jako młodego chłopaka matka go wysłała po mleko do Płocka, bo on pod Płockiem mieszkał zaraz, więc wysłała go po mleko, prawda, no i efekt tego był taki, że akurat w Płocku był Piłsudski, tak, i robił nabór, więc trudno było się nie zaciągnąć, no nie, więc on zamiast pójść po to mleko zaciągnął się, no i poszedł do wojska, no i wrócił po 2 latach. No nie. Poszedł po mleko i wrócił po 2 latach.
Tak, nie wiem, czy z mlekiem, czy bez mleka, już tam, bo przecież poszedł po mleko, nie? To też był oryginał swoistego, powiem ci szczerze, z drugim rodzaju. Ale do czego chciałbym zmierzać? To jest naprawdę wspaniała przygoda, którą uważam, że warto jest przeżyć i to jest rzecz, którą warto naprawdę pozostawić potomnym. Po pierwsze, można się dowiedzieć dużo o terenach, skąd osoby pochodziły, dużo z historii. Można tak jakby, wiesz, wniknąć w tą historię, gdzie ty robiąc te kolejne kroki, kolejne osoby, które mają po 40, po 50 lat, robiąc to dalej i dalej, w międzyczasie się wtapiasz w tą historię i widzisz, co się z tą Polską działo, tak? Widzisz, co się z tą Polską działo i widzisz też, jak co się działo z twoimi na przykład przodkami, co oni mieli, nie? Dużo, naprawdę jest dużo, dużo niesamowitych, szczerze powiem ci, ciekawostek i na wiele rzeczy można, łącznie z tym, że jeżeli ktoś tam dojdzie do swoich korzeni, przykładowo akurat szlacheckich, a to trudne raczej by nie było, bo w Polsce było dosyć dużo szlachty, nawet szlachty zaściankowej, ale jakaś tam szlachta była. Więc ty też masz nazwisko, które by świadczyło o tym, że gdzieś tam korzenie były szlacheckie. Tak, no w dużej mierze, no wiesz, no ja ci jeszcze też jedną rzecz powiem. Nie każda miejscowość, która się wiąże z nazwiskiem, oznacza, że ktoś był szlachcicem. Na przykład w Polsce znajdziesz 4 wsie, które mają nazwę Wójtowicze, tak? Mhm. I żadna z tych wsi nie była majątkiem Wójtowiczów, bo majątki Wójtowiczów były na Wołyniu, w rejonie samborskim, w okolicach Lwowa między innymi, też tam Brzeszczyce bodajże, taka wieś jest, to tam majątek też był. Natomiast bardzo często było tak, że ktoś nazywał swoją służbę podobnie, prawda? I w związku z tym potem masz sytuację taką, że po II wojnie światowej z terenów Białorusi, z terenów Ukrainy przyszli ludzie gdzieś tam, całymi wioskami były przesiedlone i żeby mieć taką swoją namiastkę, to nazwali tak samo, jak to było nazwane gdzieś tam. Tak samo jak w Stanach Zjednoczonych znajdziesz wioskę czy miejscowość, która się nazywa Warszawa, tak? No tak. Warsaw. Też znajdziesz. To też są pewne... Obok mnie jest Częstochowa. No, albo Częstochowa. Też znajdziesz, bo to jest efekt właśnie tego, że na przykład u mojej narzeczonej w RPA też jest bardzo dużo. Tam jest i Berlin, tam jest i Jerozolima, tam są naprawdę rozmaite miejscowości, które noszą pewną nazwę. Tak, to były raczej takie sentymentalne nazwy. Tak, to były sentymentalne. Natomiast same nazwiska, jeżeli miałbym powiedzieć, to powiem, najczęściej znane jest to, że właśnie jeśli ktoś pochodził z rodziny szlacheckiej, a przynajmniej w dużej mierze, o ile nie był parobkiem tego gościa i takie nazwisko nosił, to jeśli pochodził z korony, no to na pewno był to Ski, prawda? Albo Ski, albo Ski. Czyli, prawda? Jeśli to było, załóżmy, z Wielkiego Księstwa Litewskiego, to było Icz. Dlatego masz Sienkiewicz, Mickiewicz, Tyszkiewicz, Wójtowicz, wielu innych. Będzie Icz. Ze Śląska bardzo dużo było kwestii związanych, przykładowo, dajmy na to Uła, tak? Czyli jakieś różne Mikuła, Pakuła, tego typu różne nazwiska były jakoś gdzieś. Zresztą ze Śląskiem było też dużo różnie, bo te nazwiska były zmieniane, bo one były też zniemczane. Zniemczane, spolszczane, to też tam dużo, dużo różnie było. Więc jeżeli, wiesz, dojdziesz do czasów gdzieś mniej więcej, załóżmy nawet i Poniatowskiego, to będziesz wiedział, ile w tobie jest różnej krwi. Jeżeli ja bym teraz zaczął się zastanawiać i ktoś by mnie zapytał, oczywiście ja powiem, że ja jestem Polakiem i tak dalej, ale gdybym miał dokładnie określić siebie, prawda, to jestem w 1/8 Żydem, w 1/8 Ormianinem, a w 3/4 Polakiem, prawda? No, podejrzewam, Zygi, że jakbyś zaczął grzebać w swoich korzeniach, to powiem ci moją historię. Wiesz co, w latach 90., jeszcze jak mieszkałem w Polsce, zadzwonił do mnie człowiek, wiesz, jeszcze były, nie było komóry, tylko telefon stacjonarny, odebrałem, nie wiedziałem, kto dzwoni i widzę, że mówi łamaną polszczyzną, jakby z niemieckim akcentem. Przedstawia mi się i mówi, słuchaj, ja jestem genealogiem i wziąłem sobie na tapety kilka nazwisk, a moje nazwisko brzmi Salwa, więc ja doszedłem do tego aż do XIV wieku.
Okazało się, że to nazwisko mogło pójść aż tak daleko, dlatego że w XIV wieku z Włoch przybyli tak zwani, jak oni się nazywali, to byli hutnicy, ale dymarkarze. Tak? I zaczęli budować. Co dymarki mieli, tam dmuchali. Zaczęli budować huty żelaza w Kieleckiem. Oni się nazywali Salwini. Ale zmienili tutaj nazwisko na takie bardziej spolszczone, na Salwa. Stąd to nazwisko. I to byli włoscy Żydzi. Więc jestem w jednej ósmej prawdopodobnie Żydem. Nie, no dużo byśmy znaleźli. Każdy by coś znalazł. Ja ci jeszcze lepszą historię powiem, śmieszną. Dlatego, że u mnie nazwisko brzmiało Wójtowicz przez ukreskowane, prawda? Przez ukreskowane. No ale ponieważ był to zabór rosyjski, w rosyjskim nie masz ukreskowanego. Więc zrobiono Wójtowicz przez uzwykłe, prawda? Normalnie Wójtowicz, jak po rosyjsku. Kiedy Polska odzyskała niepodległość, no to przepisano przez uzwykłe Wójtowicz, tak? Dziadek się wkurzył, to musiał iść gdzieś tam do sądu, do gminy, coś tam o zmianę nazwiska, bo on powiedział, myśmy jak żyli, tak zawsze byliśmy przez ukreskowane, nie? A nie przez uzwykłe. Ale też znam taki przypadek takiego ślubu, gdzie on był Wójtowicz przez ukreskowane, ona Wójtowicz przez uzwykłe, prawda? O. No a już najlepszy ślub, który widziałem, to on się nazywał, on na nazwisko miał Musiał, a ona miała na nazwisko Napierała, no nie? I to był też oryginalny ślub, jak wyczytywali gdzieś tam, nie? Że on na nazwisko miał Musiał, a Musiał, ona Napierała. A ona Napierała, tak. To. No więc dużo takich historii właśnie jest. Żeby było ciekawiej, żeby to wszystko jakoś gdzieś tam nie umknęło u mnie w rodzinie, ponieważ ja i tymi zdjęciami oglądałem, co zdjęcia, żeby znaleźć jak na tamte czasy, to była bardzo, powiem ci szczerze, trudna sprawa. Dlatego, że już przed II wojną światową, jeśli to w ogóle było, wiesz, sztuka, że ktoś ma zdjęcia, bo tam fotograf jak na wioskę przyjechał, czy gdzieś tam, jeszcze jak ktoś był w mieście, to ten, nie? Ale na przykład, poczekaj sekundkę. Do tematów orderowych jeszcze przejdziemy, ale na przykład, tak jak tutaj widzisz, Polonia Restituta, prawda? Tak. To jest Polonia Restituta akurat mojej babce. Przepraszam, po prababce, to jest po prababce, no nie? Żeby było ciekawie, ona w czasie II wojny światowej też tam brała i pomagała ludziom, nie wiem, czy dokładnie Żydom, czy nie Żydom, ale gdzieś tam przechowywała, a wtedy Płock, żeby było ciekawiej, nie należał do generalnego gubernatorstwa, tylko należał, był włączony do Rzeszy Niemieckiej, bo Niemcy włączyli wszystko, co było po drugim zaborze, a po drugim zaborze to Płock przypadł ogólnie do zaboru pruskiego wtedy. Także wiele ciekawostek jest i żeby to wszystko, wiesz, Zygi, gdzieś ogólnie nie umknęło, czy żeby to nie zaginęło gdzieś, ja później, widzisz, wydałem 3 książki, tak? O! To jest moja rodzina. Tego mi jeszcze nie mówiłeś, okej. Wójtowiczowie, Petrykowscy. Także tutaj masz Wójtowiczów, aż z Polesia przez Mazowsze na Śląsk. Tutaj masz stronę matki mojej matki, czyli Kujawsko-Mazowiecka od 1690. Tu ojciec mojej matki, czyli Kieracko-Mazowiecka. Nie zrobiłem tylko matki mojego ojca, ponieważ tam gdzieś w ogóle poginęły, popaliły się ogólnie, poginęły, popaliły się przykładowo dokumenty i w związku z powyższym też była taka sytuacja, że... Nie mogłeś tego odzyskać. Tak, ciężko byłoby to tak naprawdę wziąć i gdzieś tam wygrzebać, ale nawet jeżeli zaczniesz... szukać przykładowo jakieś, jeszcze ci tylko pokażę, to jeżeli będziesz widział takie zdjęcia, prawda, to też widać, nawet widzisz już, wiesz, po strojach, to już nawet będziesz widział po strojach, że są to osoby, no raczej nie z jakiegoś tam chłopstwa, tak to nazwijmy, tak, w ogóle, że komuś robiono takie zdjęcia i tak dalej. Pomijam fakt tych różnych historii rodzin, które są, to są bardzo fajne. Ja szczerze mówiąc, zachęcam przede wszystkim do grzebania w tych korzeniach.
Dlatego, że... Mam do ciebie pytanie, wiesz, bo pokazałeś te trzy książki. Ja wiem, że to była prawdopodobnie wieloletnia praca. To 8 lat. 8 lat. Powiedz mi, czy te książki, na przykład w poszczególnym rodzie Sulińskich, nie? One mówią o całym tym rodzie do tego momentu, do którego się dogrzebałeś? Tam jest to wyszczególnione? Tak, tak, tak. Wow. To są po kolei, jak, zaczynając od mojego dziadka, tak? W związku z powyższym od dziadka idąc tam dalej i można przez te wszystkie historie znaleźć. Oczywiście to fajnie wygląda, jeśli weźmiesz, zobaczysz książki, tylko ktoś powie, jak ty żeś to spisywał, no nie? I widzisz, tak to się zaczęło, Zygi. To jest segregator. Okej. To jest segregator, gdzie ja spisywałem po kolei i nawet jeżeli brałem, to robiłem, dajmy na to, całe załóżmy takie, rozpiski po kolei, jak to wszystko, załóżmy, szło, te tablice genealogiczne. Posłuchaj, to było niezwykle trudne potem, żeby to w książce zmieścić. To tak, później, żeby to opisać jeszcze, to była druga sprawa. Kolejna sprawa, te wszystkie akty urodzenia pozbierać, pościągać. Przykładowo. Czy ty je też tam skanowałeś i zamieszczałeś? Tak, w książce są też pozamieszczane. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Na przykład tak samo do wielu rzeczy udało mi się dochodzić, ponieważ dwóch braci mojego dziadka zginęło w Oświęcimiu, prawda? A jeden został wywieziony na roboty. I ogólnie szła taka historia, że jego wywieźli na roboty i jak Ruscy weszli na teren Niemiec, to oni z radości wzięli sobie po setce wódki, a Niemcy wcześniej zatruli wódkę i on wziął pierwszą setkę i zginął, tak? Taka była oficjalna wersja, która krążyła w całej mojej rodzinie. I wyobraź sobie, ja znalazłem jakąś tam spis pracowników przymusowych i się okazało w toku tych poszukiwań, że imię, nazwisko, daty urodzenia i wszystko się zgadza. Prawda? I zostało nawet pokazane, gdzie, w którym miejscu on był na tych robotach i gdzie zmarł, tak? I tam było napisane numer aktu i tak dalej. I wyobraź sobie, ja do tego burmistrza, do Niemiec, napisałem, to jest tam Gemeinde Rumspringe, i on się na tyle zachował elegancko, że on mi nawet przysłał, zobacz, jak są zachowane groby tych pracowników przymusowych, tak? Wow, wow. Elegancko zrobione groby pracowników przymusowych. Tutaj łącznie z tym, że on mi zaznaczył tą fajką niebieską na tej płycie imię i nazwisko tego brata mojego dziadka. Prawda? Więc żeby było ciekawiej, ja to wszystko wziąłem i poprosiłem, żeby mi dano akt po prostu zgonu jego. Żeby była ta sytuacja. I co się okazało? Ja ten akt zgonu dostałem. On wygląda w ten sposób sobie. I z tego wszystkiego wyszło najciekawsze, bo on jest na trzech stronach, ten akt zgonu i tak dalej. Ale co jest najciekawsze? Z niego wynikało jasno, że to nie do końca było tak z tą wódką, jak to było. Tylko najprawdopodobniej ci dwaj, którzy z wioski razem z nim byli na tych robotach, go po prostu ukatrupili, a po prostu tak przekazali. I tyle. Jak wrócili, to tak przekazali. Natomiast widzisz, ja też byłem szczęśliwy, bo jeszcze siostra mojego dziadka żyła i ja byłem w stanie jej to powiedzieć i to pokazać, nie? Jaka prawda była. Ona też już miała wtedy coś koło 80 czy 90, jak ja to robiłem. Więc, prawdę mówiąc, było to wiele, wiele rzeczy można tak naprawdę, powiem ci szczerze, odkryć. Wiele rzeczy można odkryć, wiele tajemnic jest, to powiem szczerze ci, niesamowita ciekawa przygoda. Tak, tak, bardzo ciekawa przygoda. Ale Arturze, powiedz mi, jeśli dzisiaj nagrywamy audycję na ten temat, to co chciałbyś moim widzom przez to powiedzieć? Ja przede wszystkim, powiem ci szczerze, chciałbym powiedzieć, że zajmując się genealogią, często jest tak, że my nie wiemy, dlaczego my tacy jesteśmy. Często nam się mówi coś takiego,
O, jakie ładne dziecko, o, jaki ładny nosek, to po tacie, a buty kurna po bracie, a czapka po siostrze i tak dalej, nie? I takie bzdury. To nie jest w końcu drugi tak, bo jak zaczniesz się zastanawiać, to się okazuje, że większość cech charakteru ty odziedziczyłeś i ja odziedziczyłem nie po rodzicach, tylko po dziadkach. W większości po dziadkach. I tak samo z chorobami, kwestie na przykład rakowe, są częściej po dziadkach brane, to drugie pokolenie, a nie w ten sposób, prawda? Nie wiem, od czego to zależy, ale tak to jest. Ja bym chciał przekazać taką rzecz, że naprawdę warto zainteresować się własną rodziną. Teraz, jeżeli ktoś zacznie grzebać sobie po internecie, znajdzie takie hasło jak klątwa rodu Kennedy, prawda? Tak. Tak. Jeżeli zobaczy, że tam 15 czy 17 osób zginęło łącznie z JFK-em w Dallas, że tam jedna osoba miała tą lobotomię, że tam ktoś tam w kajaku pływał, się utopił, ktoś inny w wypadku samochodowym, mówi się oficjalnie o tej klątwie rodzinnej. Dlaczego tak to było, dlaczego tak to funkcjonowało? Ktoś może powiedzieć, kurna, dlaczego jest tak, że ja nigdy nie mam w życiu szczęścia, tak? Ktoś inny ma łatwo szczęście. Ale jeżeli zacznie ktoś sobie czytać albo szukać, to zobaczy, co się stało z majątkiem jego, jego rodziny, co na to wpłynęło, dlaczego tak było, dlaczego załóżmy ma to, czy nie ma to, albo dlaczego ma takie cechy, a nie inne, prawda? Charaktery. Czyli to są wszystko takie pamiątki rodowe, prawda, które tkwią w tobie jako część tej energii przekazanej z rodu. Ja ci powiem jeszcze inaczej, Zygi. To jest genealogia. Jakby ktoś mnie zapytał, bo widzisz, jak ktoś daje długą definicję, to znaczy, że on nie potrafi w ogóle czegoś nazwać. Ktoś, kto wie, co to jest, to nazwie to w jednym, krótko, maksymalnie w dwóch zdaniach, nie? Jeżeli byś mnie zapytał, czym jest genealogia, tak naprawdę, powiedz, to bym ci powiedział, to jest spotkanie ze sobą samym. Bo poprzez genealogię ty się dowiadujesz, kim ty jesteś i dlaczego taki jesteś, prawda? To jest głębokie, tak. Dlaczego ja jestem... Widzisz, ja ci powiem taki prosty przykład. To, co ja ci powiedziałem, od czego zacząłem kwestię. Masz dwóch rodziców, czwórkę dziadków, ósemkę pradziadków. Czyli mamy 2 do potęgi 10. To jest 1054 w roku 1800. Kiedyś jako dziecko ja myślałem, że jak mój tata by spotkał inną mamę, to ja bym był inny. Gówno prawda, mnie by nie było. I teraz zastanów się, czy to jest przypadek, tak? No nie? Jeżeli wybierzesz się na taką wspaniałą podróż po losach swojej rodziny, to wiele ciekawych rzeczy weźmiesz i odkryjesz. Ja ci powiem najlepszy przykład. Moja narzeczona jest z RPA, prawda? I zacząłem grzebać i robić jej drzewko też, prawda? Zanim pojawił się nasz syn, żeby mój syn i nasz syn w ogóle miał przede wszystkim z dwóch stron drzewko, tak? No tak, tak. Wziąłem się za jej drzewko. Jej pradziadek przypłynął do RPA z Wyspy Świętej Heleny. Robi na Wyspie się ciekawie. Świętej Heleny był więziony Napoleon Bonaparte. Tak. Więc jego ojciec urodził się na Wyspie Świętej Heleny. Więc albo musiał być wojskowym, albo musiał być kupcem. Bo ogólnie na tej wyspie nikt inny tam nie zamieszkiwał. Więc prawdopodobnie on też widział Napoleona. Jakby się tak zastanowić. A co więcej ci powiem. Teraz, jeżeli lecisz samolotem, to bilet czy statkiem płyniesz, to nie jest wielkie cudo. To jest jakieś tam, wiesz, z komputera sobie wydrukowałeś i tyle. Ale pamiętam, że mój pierwszy lot, jak leciałem pierwszy raz samolotem, to ja miałem ten bilet taki książeczkowy, który wyrywałem. O, nie? Tak. Ja pamiętam. Także, takie. To był ten bilet. I wyobraź sobie, że wcześniej, dawniej, jeszcze przed wojną gdzieś tam, bilety na statek były takie same. I wyobraź sobie, że wszedłem do brytyjskiego archiwum, przez internet, do brytyjskiego archiwum i wziąłem taki okres czasu, żeby znaleźć, powiem ci, osobę, kto przypłynął statkiem, z jakimikolwiek tych statków też nie było dużo wtedy, bo tam było 5 na krzyż, nie? Po prostu. Przypłynął do RPA w tych i w tych latach. I wyobraź sobie, że znalazłem jedną osobę o tym, jedną jedyną o tym samym nazwisku, tak? Pasowała. Kiedy wszedłem, wszystko się zgadzało. I data urodzenia, wszystko. Co więcej,
był ten bilet, który on wykupił, był skan tego biletu z 1800 któregoś roku, tylko wiesz, taki malutki, musiałbym tam 50 funtów dać, żeby po prostu... Żeby dostać... Tak, ale też tego nie brałem, ale to była naprawdę niesamowita jakaś, powiem ci szczerze, radość, która ogólnie gdzieś tam, wiesz, była. I dlatego ja też mówię, że to, co powiedział kiedyś Piłsudski, wiesz co, że naród nieznający przeszłości nie wart jest przyszłości, prawda? Tak, 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 to jest głębokie. Słuchaj, to być może, że moi potomkowie też będą kiedyś szukali w RPA, bo ja mam w tej chwili wnuka w RPA. O, proszę bardzo. No. A mniej więcej gdzie w RPA? Modi Mole. Aha, Modi Mole. Od Johannesburga jakaś godzina drogi. Modi Mole. Na południe czy gdzieś tam? Bo Johannesburg jest na południe. Na północy, prawda? Na południe, tak, na południe. No, no to bardzo, bardzo, bardzo ciekawa. Pracuję w Parku Krygera. O, na Parku północy. Krygera. Tak. No to bardzo fajne tereny. Jest strażnikiem, wiesz, w parku. Aha. Bardzo, bardzo, bardzo to naprawdę bardzo, bardzo oryginalne tereny. Ale to jest to, co ty mówisz, że my się rozjeżdżamy po świecie i tak ciężko potem będzie znaleźć. Dobrze by było też zapisywać za naszego życia takie rzeczy, wiesz, prowadzić takie pamiętniki, w których zapisujesz. W tym roku wyjechał tam, potem się ożenił z tym, miał takie dzieci, nie? My tego nie robimy. Skoro już jesteś przy tym zapisywaniu, to chcę ci powiedzieć prezent, który zrobił mi mój ojciec. O którym ja nawet nie wiedziałem. Dopiero jak już w ogóle się wyprowadziłem na Śląsk po latach jakichś tam, gdzieś tam, tak? A zaraz o prezencie ci powiem, tylko mnie to się śmiać chce, bo to jest świadectwo mojego jeszcze dziadka, tutaj. Okej. Okay. I ten zapis, który jest na świadectwie, to niejednego by teraz rozśmieszył, jakby takie świadectwo dostał ze szkoły, bo tu jest świadectwo oceny takie, takie i takie i na końcu napisane coś takiego. Kto chce ze szkoły prawdziwie korzystać, powinien zaraz po wakacjach dnia 29, 30 lub 31 sierpnia do szkoły zapisać się i od 1 września do końca czerwca codziennie chodzić. Kto spóźni się do szkoły, zapłaci karę lub miejsca w tej szkole nie znajdzie. No. Mocne, mocne. Jaki to był rok? A to jest świadectwo z roku 1925. Mm-hmm. Mm-hmm. No, czyli to jest jeszcze wiesz, nie? Popatrz, jak ten świat daleko odszedł, bo to są cudowne zdania tam umieszczone. Mhm. Wiesz, takie pokazujące prawdziwie moc tego, potrzebę, a myśmy już od tego odeszli i dzisiaj mamy takie mechanistyczne podejście do świata. A SMS, jakiś e-mail, prawda, i do matki, który ginie, już nie mamy dokumentów. To też jak zobaczysz, jak będziemy później, następnym razem być może rozmawiali o tych moich kontaktach różnych, to jaką wartość mają listy, a nie po prostu tak jak ktoś tam gdzieś zrobił sobie, wiesz, ktoś tam gdzieś tam zrobił sobie no jakąś bzdurę, nazwijmy to. Natomiast co mi zrobił ojciec? Jaki dajmy na to prezent? Kiedy ja już miałem tam ze 25 lat, czy może więcej, nie wiem. Nie, 25 to studia skończyłem, czyli ja miałem coś koło 30 już wtedy. Ojciec mi na kartce papieru wydrukowane przyniósł rok po roku, kompletnie rok po roku od mojego urodzenia, gdzie spędzaliśmy wakacje, i ja, i mój brat. I na przykład widzisz, ja sobie patrzę, 1974 wakacje w czasy w Szczutowie, w dniach tych i tych, że ojcu się to chciało, 75 załóżmy. Patrz, jaka świadomość jego była. Tak, to musiała być jego świadomość, że on to przekaże, że on tego nie zapomni, że on to da na pamiątkę, prawda? Że tak naprawdę każda chwila jest bardzo ważna. No to też wiesz, przekonał się mój ojciec, bo mój ojciec też akurat
no, był tam, nazwiemy to, po drugiej stronie na skutek śmierci klinicznej i on też wie, jak kruche potrafi być życie, tak? Czy jak kruchy potrafi być majątek. Ja pamiętam, że kiedyś miałem firmę, powiem ci, Zygi, i zarabiałem dosyć sensowne pieniądze i patrz, w jednej minucie zniszczono wszystko, co miałem i musiałem stawać na nogi na nowo, tak? Musiałem stawać na nogi. To jest zupełnie inny temat, ale bardzo ciekawy, powiem ci. I myślę, że takie historie nie wydarzają się przez przypadek. Dla pewnych ludzi te historie są konieczne na ich ścieżce, żeby jeszcze bardziej się wzmocnili. Oczywiście. Mi też się wydaje. Mi się też wydaje, że wiesz co, że jeżeli ty czy ja, każdy z nas ma jakieś wady i każdy z nas ma jakieś problemy, to gdzieś tam w życiu jest tak, że Bóg po prostu co jakiś czas człowiekowi daje sygnał, ale daje mu go w sposób mocniejszy, tak? Najpierw delikatnie, potem mocniej, prawda? I wydaje mi się, że on czeka, kiedy w końcu przestanie dawać ci te sygnały. Kiedy zrozumiesz, dokładnie. Kiedy ty zrozumiesz, a jeżeli jesteś na tyle głupi i tego nie rozumiesz, to cię bierze jak świętego Pawła z konia zrzuca, i mówi, stary, no po co ci oczy, po co ci uszy? Ogarnij się. Cały czas pokazuje to i to, a ty dalej nie czaisz bazy, ty nie wiesz, o co mi chodzi, tak? Dokładnie. Widzisz, tak to po prostu jest. I ja też patrzę na tą świadomość, wiesz, mojego ojca, powiem ci szczerze, że on to przekazał i ja też chciałem moim dzieciom tą historię całą przekazać, prawda? Bo gdybym ja ci prawdopodobnie dzisiaj nie powiedział, że w 1700 miałeś 16 tysięcy końcówek, to pewnie byś nawet nie zwrócił uwagi na to. Szczerze powiem, że tak. No nie? Tak. Wiesz, no natomiast to jest jasne, bo to jest tylko matematyka, tak? Ale nigdy człowiek nie myśli w taki sposób. No. Prawda? No, powiem a to ci... Jest, a to jest, pamiętaj, że to jest każde z tych 16 tysięcy to jest konkretna osoba. To jest konkretny człowiek. To jest człowiek, który miał konkretne problemy, konkretne sprawy. On był taki czy siaki, prawda? Ale on był, nie? Arturze, także bardzo fajnie przedstawiłeś genealogię, przybliżyłeś ją, że to nie jest sucha nauka. To jest coś żywego, to jest coś prawdziwego. To jest coś, co przez te całe lata jest taką przygodą rodziny, prawda? Od wielu ludzi schodzi się do ciebie. Ktoś kiedyś, powiem ci szczerze, tak już, bo pewnie czasu nie za wiele mamy, ale ktoś kiedyś złośliwy mi powiedział, że każdy z nas to jest takim, wiesz co, żuczkiem, który tak pcha tą kulkę główna przed sobą, nie? Okay. I jeden ma tą kulkę większą, drugi ma tą kulkę mniejszą, no nie? Ale jeżeli na przykład wśród słuchaczy u ciebie na kanale ogólnie pojawią się osoby, które będą zainteresowane kwestiami genealogii, będą potrzebowały potrafisz podpowiedzieć. Podpowiedzi, to również niech przejdą na mój kanał, zawsze w komentarzu do jakiegoś filmu mogą się odezwać, na pewno zawsze podpowiem, poradzę na tyle, na ile będę oczywiście potrafił, prawda? No to moi drodzy, już wiecie, że jeśli jesteście zafascynowani tą audycją, albo dopiero to odkryliście, albo już dawno poszukujecie, ale nie wiecie, jak się za to zabrać, to pójdźcie na kanał Artura. To będzie pod spodem. Arturze, bardzo ci dziękuję. Ja wiem, że mamy zamiar nakręcić kolejną audycję. Będzie znowu ciekawie. Zrobimy zajawkę? O czym? Powiedz. Znaczy, następne to będzie tak jakby przedłużenie tej genealogii, bo w momencie, kiedy ja odkryłem też swoje korzenie i też kwestie majątków, które do rodziny należały, to w pewnym momencie zacząłem pisać z głowami koronowanymi, prawda? Z niektóre z tych osób poznałem, niektóre z tych osób mi wspaniale w życiu pomogły, niektóre z tych osób mnie wspaniale nagrodziły różnymi sposobami. Na tym się zatrzymajmy. No. I na tym się zatrzymajmy. Zostawiamy to waszej ciekawości. I o tym będzie. I o tym będzie. O tym będzie. Arturze, bardzo ci dziękuję, życzę ci miłej niedzieli, no wieczoru właściwie już, ja dopiero niedzielę rozpoczynam. Trzymaj się za tym i do następnego razu. Dzięki ogromne za zaproszenie wszystkich. Pozdrawiam ciebie, Zygi, również, nie? Cześć. Cześć.
Tak sobie myślę, że jeśli każdy z widzów wsparłby moją pracę na tym kanale wpłatą 1 zł, no to moja praca nie musiałaby być uzależniona od kaprysów właściciela tej platformy.